Czy w suwałkach jest chociaż jedna osoba, która nie słyszałaby o Andrzeju Strumille? Jeśli tak, to z pewnością wkrótce to się zmieni. W bieżącym roku, który oficjalnie ogłoszony jest rokiem Andrzeja Strumiły, a także z okazji 90-lecia jego urodzin, z twórczością artysty zapoznamy się bardziej wnikliwie niż zwykle. W czwartek zarząd województwa podlaskiego powołał komitet honorowy, który będzie czuwał nad obchodami. W jego skład wchodzą m.in. marszałek Jerzy Leszczyński oraz prezydent Suwał Czesław Rę jego zadaniem będzie patronowanie i wspieranie wydarzeń związanych z uroczystościami, jak wydanie książki autorstwa profesora Strumiły, wystawa jego malarstwa, fotografii oraz książek, sesja popularno-naukowa pod hasłem Andrzej Strumiło dla Suwałki i Regionu. Odbędzie się też międzynarodowy plener rzeźbiarski, w radiu i telewizji pojawi się cykl audycji. W planach jest też film o Maćkowej Rudzie, gdzie Strumiło ma swój dom, galerię, pracownie i stadninę koni. Suwalski Ośrodek Kultury zaprosi nas na benefis i przy okazji odkurzy oraz dokona inwentaryzacji zgromadzonych przez siebie zbiorów i dokumentów.